Będę Cię, Panie, chwalił wśród narodów. Będę głosił swym braciom Twoje imię. Alleluja. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeświętą dzisiejszą sprawujemy w intencji Mateusza Adama Walczyka w dniu jego urodzin. Dla zdrowia Adriana Fibiga, Joanny Mirkowskiej, Joanny Szczepankiewicz-Batek, Rafała Porubina, Elżbiety Pawłowskiej i Szymona Gałkowskiego, a także za Andrzeja, Konrada i Jana oraz za duszę Wojciecha Skrockiego, Pawła Wójcika i Romana Popiołka. Zanim jednak przystąpimy do mszy świętej, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą wiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na ten świat, aby szukać i ocalić to, co zginęło, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Chryste, który ukazałeś swą miłość, oddając życie za przyjaciół, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, którego serce zostało przebite za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Ty jesteś życiem wiernych, chwałą pokornych i szczęściem sprawiedliwych. Wysłuchaj naszego błagania i obdarz nas hojnie obiecaną łaską. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Siądźmy, wysłuchajmy czytań z Pisma. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Słowo Pańskie rozszerzało się i rosło. Barnaba i Szabeł, wypełniwszy swoje zadania, powrócili z Jerozolimy, zabierając z sobą Jana zwanego Markiem. W Antiochii, w tamtejszym kościele, byli prorokami i nauczycielami. Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaan, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą, i Szawę. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty: wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich, a oni, wysłani przez Ducha Świętego, zeszli do Seleucji, a stamtąd odpłynęli na Cypr. Gdy przybyli do Salaminy, głosili Słowo Boże w synagogach żydowskich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech się Bóg zmiłuje nad nami i nam błogosławi. Niech nam ukaże pogodne oblicze, aby na ziemi znano Jego drogę, aby zbawienie wśród Jego zbawienie wśród wszystkich narodów. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech się narody cieszą i weselą, że rządzisz ludami sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. Niech nam Bóg błogosławi, niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie miał światło życia. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus tak wołał. Ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeśli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale aby świat zbawić. Kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono go będzie sądzić w dniu ostatecznym.
Nie mówiłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał, Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec powiedział. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy. Dzisiaj się wydarzyły dwa takie zdarzenia, które dosyć mocno dały mi do myślenia i które wymarły pasmo do dzisiejszej Ewangelii. Pierwsze wydarzenie miało miejsce, kiedy jechałem rano do pracy. Jak niektórzy z Was wiedzą, jeżdżę skuterem, więc zbyt wielkiej prędkości rozwinąć nie mogę, ale jednak te 40 km na godzinę ten skuter jedzie. Jechałem gdzieś na Pradze, boczna uliczka, jechałem te 40 na godzinę, czyli tyle, ile ten skuter może wyciągnąć. Dosyć spokojnie, piękna pogoda, trochę się rozmarzyłem. Pomyślałem sobie, wow, jak się cudownie jedzie, jestem takim świetnym kierowcą. I w tym momencie z boku wyskoczył mniej więcej 3-4 miesięczny kot, prosto po moje koło. Bogu dziękuję, że zachowałem resztki uważności, że zdążyłem gwałtownie skręcić, nie wywróciłem się, kota też nie przejechałem. Więc dwa życia udało się zachować. Ale był to moment, w którym pomyślałem sobie, oho, Pan Bóg jednak czuwa, bo dał mi sygnał do tego, żeby jednak zwrócić uwagę na to, co się dzieje na drodze, a nie poświęcać się zbyt mocno myślą o przyjemnościach, czy o tym, żeby wbijać się w pychę i myśleć, jakim to jest się dobrym kierowcą, ergo dobrym człowiekiem. Drugie wydarzenie miało miejsce całkiem niedawno, dosłownie kilkadziesiąt minut temu, przed mszą. Wracałem do domu. Byłem tutaj w centrum handlowym. Akurat wstąpiłem do kiosku po jakiś drobiazg. I przede mną stał młody człowiek, nie wiem, miał może 18-19 lat. W spodniach takich typowo wojskowych bojówkach, w jakimś swetrze i kupował gazetę o broni. I stał tam przed mną chwilę, gadał ze sprzedawczynią i powiedział w pewnym momencie, pokazując na karabin, taki maszynowy, powiedział, to teraz tym się będzie robiło w Polsce politykę. A popatrzyłem na niego trochę przerażony i powiedziałem tak półgłosem, ale na tyle mocno, żeby słyszał, Panie Boże, mam nadzieję, że nie. Na co on wrócił się do mnie i powiedział, a co pan taki pewny, za kilka lat będzie wojna z Rosją, w związku z czym trzeba się bronić. Ci z was, którzy widzieli moje zdjęcia na skuterze, bądź wiedzą jak jeżdżę, wiedzą, że ja mam na plecach krzyż jerozolimski na kamizelce i napis kapłan na drodze. W związku z czym zwróciłem się do tego człowieka, powiedziałem, ja wolę jednak inną metodę. Wskazując na kamizelkę. Pan tak patrzył i z takim przekornym, ironicznym uśmiechem powiedział, co, krzyżem będzie pan walczył? Ja mówię, nie krzyżem, Ewangelią, tak jak przystoi księdzu. To go trochę zmieszało, a mnie dało bardzo dużo do myślenia. Dało mnie do myślenia w związku też z tym, co właśnie kilka dni temu wydarzyło się chociażby w Białymstoku. Kiedy polskie ruchy nacjonalistyczne, polskie ruchy neofaszystowskie, nie bójmy się tego słowa, dokonały obrzydliwej profanacji katedry białostockiej. Katedry rzymskokatolickiej. Można było pomyśleć, że ja nie mam nic do tego, ale mam. I to bardzo dużo. Ponieważ każdy kościół, każdy budynek kościelny jest miejscem, w którym chrześcijaństwo jest utożsamiane z wiarą. I w momencie, kiedy w takim miejscu, nieważne jakiego wyznania, dokonuje się obrzydliwego i podłego ataku na jakiekolwiek mniejszości, to w tym momencie jest to atak na chrześcijaństwo. Ludzie, którzy weszli do tego kościoła z zielonymi flagami, ze znakami faszystowskimi, dokonali profanacji świątyni. Ludzie, którzy stawali tam za ołtarzem i głosili ksenofobiczne i rasistowskie hasła, dokonali gwałtu na mszy świętej. A co gorsza,
gwałtu na samej Ewangelii. I myślę, że dzisiejsza Ewangelia jak nic w świecie mówi wyraźnie o tym, co się dzieje. Bo Jezus powiedział wyraźnie. On nie przyszedł po to, aby On czy Jego słudzy sądzili bądź oceniali innych. Jezus przyszedł po to, by każdego zbawić. A jedynym, co będzie nas sądzić, będą nasze własne czyny wobec słów, które nauczał Jezus. A Jezus nauczał jedynego przykazania. Będziesz miłował Pana Boga swego ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, kim jest nasz bliźni, odsyłam do Nikodema, który zapytał o to Jezusa, który odpowiedział mu: każdy, kogo spotykasz. Jezus nie powiedział: będziesz miłował każdego Żyda, którego spotkasz. Jezus nie powiedział: będziesz miłował każdego chrześcijanina. Jezus powiedział: będziesz miłował bliźniego swego, domyślę, każdego, kogo spotkasz. I nieważne, czy to będzie to 3-miesięczny kociak wyskakujący ci pod koła, czy będzie to uchodźca, czy będzie to muzułmanin, katolik, starokatolik, niezależny katolik, prawosławny, luteranin, Hare Krishna, Świadek Jehowy, Żyd, poganin, czy ktokolwiek. Mamy obowiązek kochać każdego. Kochać to nie znaczy, że mamy pozwalać każdemu, żeby wlazł nam na głowę, żeby nas okradł, zabił bądź zamordował. Nie! Miłość polega także na tym, że musimy taką osobę w razie czego powstrzymać przed robieniem nam krzywdy. Ale nie wolno nam pod żadnym pozorem takiej osoby skrzywdzić. Polityki w tym kraju nie da się robić za pomocą karabinu, ponieważ przemoc zawsze będzie rodzić przemoc. Czy da się robić politykę Ewangelią? Da się. O ile nie zacznie się wykorzystywać Ewangelii do robienia polityki. Paradoksalnie. Jeżeli zacznie się wykorzystać politykę do ogłoszenia Ewangelii, da się. Jeżeli zacznie się wykorzystać Ewangelię do robienia polityki, gorzej. Co przez to rozumiem? Zacznijmy się kierować tym, co namówił Chrystus, co? Zacznijmy wierzyć w to, czego nauczał. Uwierzmy w to, co powiedział. A powiedział dzisiaj wyraźnie. Kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, lecz w tego, który mnie posłał. A kto mnie widzi, widzi tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat jako światło, ażeby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostał w ciemności. Uwierzmy w słowa Chrystusa, bo tylko one są zbawieniem i życiem. Tylko Jezus daje nam gwarancję zbawienia i tylko Jego nauka. A Jego nauka jest prosta. Pamiętajcie, Jezus mówi, że nie mówił tego dlatego, że sam sobie tak wymyślił, tylko dlatego, że tak Ojciec mu kazał. Ale kto powie mi teraz: tak, ale to były dawne czasy? Albo jeżeli ktoś powie: tak, ale to nie dotyczyło dzisiejszego zalewu islamu, powiem wprost: kto gardzi mną i nie przyjmuje słów moich, ten ma swego sędziego. Słowo, które powiedziałem, ono go będzie sądzić w dniu ostatecznym. Zatem kto nie przestrzega przykazania miłości, kto potępia, osądza, gwałci Ewangelię Jezusa Chrystusa, ten będzie sądzony z tych właśnie czynów. Nie z rzekomego grzechu homoseksualizmu. Nie z rzekomego grzechu bycia innowiercą, ale z gwałtu na Ewangelii. Amen. Do Pana Boga naszego, który jest miłością i który zawsze wybacza, zanieśmy teraz nasze prośby. Módlmy się za naszego brata Mateusza Adama Walczyka, aby dobry Bóg dał mu jeszcze wiele lat radości i pokoju.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zdrowie Adriana Fibida, Joanny Wilkowskiej, Joanny Szczepankiewicz, Batek, Rafała Purwina, Elżbiety Pawłowskiej, Szymona Gałkowskiego, aby dobry Bóg dał im zdrowie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Andrzeja, Konrada i Jana, aby dobry Bóg dalej prostował ich ścieżki życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę Wojciecha Skrockiego, Pawła Łucika i Romana Popiołka, aby dobry Bóg przyjął ich do swego królestwa i nie sądził ich na sądzie ostatecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się również w tych wszystkich intencjach, które mamy głęboko w sercach. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu Chryste, Ty widzisz, jak proste są nasze serca. Ty powiedziałeś, że o cokolwiek prosić Cię będziemy w modlitwie i z czystymi intencjami będzie nam dane. Prosimy Cię, przyjmij nasze prośby, racz w swojej hojności spełnić, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przez to misterium powiedzi, nadaj nam, Panie Boże, Jezusa Chrystusa, który przyjął nasze człowieczeństwo. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi, pracy rąk ludzkich. Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Przyjmij nas, Panie, stojący przed Tobą, duchu pokory i sercem skruszonym. Nasza ofiarta święci i duchowa przed Tobą, Panie Boże, w świątekę słowa. Obejmie, Panie, z mojej winy. Oczyś mnie z grzechu mojego. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże, Ty przez cudowną wymianę darów dokonującą się w tej ofierze czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Spraw, abyśmy poznawszy Twoją prawdę dostosowali do niej całe nasze życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Za prawdę. Godne to i sprawiedliwe, słuszne i sprawiedliwe. Abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałą, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. Przez Niego synowie światłości rodzą się do wiecznego życia, a bramy nieba otwierają się dla wierzących. On swoją śmiercią wybawił nas od śmierci, a Jego zmartwychwstanie jest zadatkiem naszego zmartwychwstania. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim do Twój święty Kościół powszechny, razem ze mną, Twoim niegodnym sługą oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością, otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach, Mateuszu, Adamie, Adrianie, Joannie Wilkowskiej, Joannie Szczepankiewicz, Batek, Rafale, Elżbiecie, Szymonie, Andrzeju, Konradzie i Janie, i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Zanim składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, z
za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem z czcią wspominamy najpierw pełną chwały Maryję, zawsze Dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy oraz swoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sykstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosme i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi modlitwa otacza nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twojego. Napełnij nasze życie swoim pokojem, zachowaj nas do odwiecznego potępienia i dołóż do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa. Mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby się stała dla nas ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, głowę swojego Ojca Wszechmogącego i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę, zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia. Racz wejrzeć na nie z miłością, łaskawie przyjąć, podobnie jak przy ołtarzu swojego sługi sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarcha Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek, jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pamiętaj, Boże, o swoich sługach, Wojciechu Skrockim, Pawle Wójciku i Romanie Popiołku, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary, śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacem, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Łucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona, nie z powodu już zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa naszego Pana, przez którego Boże wszystkie te dobra, ustawić się stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego, obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój z Tobą. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boże, który kładziesz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało Chrystusa niechaj nas strzeże na życie wieczne. Krew Chrystusa niechaj nas strzeże na życie wieczne. Ciało krew Chrystusa. Amen. Ciało krew Chrystusa. Czystym sercem wszystko wszystko, żebyśmy ustali. Trzeba uczestności. Niech się stanie dla nas lekarstwem. Boże nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, którego nakarmiłeś Najświętszym Sakramentem, sprawiedliwie porzucił dawne nałogi i prowadził nowe życie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.